Witam, cześć moi drodzy, witam was z uśmiechem i trochę na nerwie, bo drugi raz nagrywam to materiał. Dwa razy nie włączyłem nagrywania. No kurde, zaraz się wszczelę. Straciłem, ale w sumie 10 minut straciłem. Skapłem się za pierwszym razem po 5 minutach, za drugim razem, kurde, nagrywam i mówię to samo, co teraz mówię i znowu nie włączyłem nagrywania. Teraz patrzę dokładnie, się nagrywa. Więc dzisiaj zrobimy sobie materiał ponownie od tygodnia. Widzę, przynajmniej u mnie na kanale, u mnie na moim profilu YouTube'owym, wiele filmików o Xboxie, znowu Xbox versus PlayStation, Xbox moc się odkrywa, deweloperzy zaczną za niedługo wykorzystywać moc Xboxa, tego typu tematy. Zostaje wykorzystany teraz ten system, gdzie po prostu Xbox Microsoft, konsola Microsoft będzie wykorzystywała to, że piksele gdzieś tam w tle będą zmieszane wskutek te rzeczy, które są w przodzie, tak? Czyli bohater czy coś, będzie tam więcej pikseli i przez to będzie lepsza optymalizacja. Też coś tam jest związanego z DirectX 12, który ma zoptymalizować te gry lepiej. Strasznie dużo mi się pojawia takich materiałów od gości, którzy się na tym znają, tak? Od Polaków, od Anglików, Amerykanów, Kanadyjczyków, jest dużo tego na YouTubie, więc nie wiem, bo nie przeszukiwałem ostatnio informacji o Xboxie i PlayStation, więc po prostu to się dzieje, nie? Bo jakbym przeszukiwał, to wiadomo, że będę miał te informacje w polecanych, a tak jakoś, no, coś tam się ruszył ten Microsoft, albo ludziom płaci za marketing, albo nie wiem. Dla tych, co mnie będą oglądać pierwszy raz, wiadomo, te tematy są bardzo, triggerują ludzi, więc powiem na szybko moją historię. Przede wszystkim PC na pierwszym miejscu od 2000 roku, odkąd miałem PC-ta. Potem zawsze miałem konsolę PlayStation, Sony, tylko PlayStation 2 nie miałem i teraz wyjątkowo kupuję Xboxa, jak będzie w sklepach, a do tego dojdziemy zaraz, ze względu na Game Pass. No, Game Pass mnie kupił, bo jeszcze niedługo, parę miesięcy przed premierą było ciągle, że PlayStation 5 kupię, ale jednak Game Pass Xbox mnie kupił, więc dam szansę, ale szanuję Sony bardziej niż Microsoft pod względem gier, bo przypominam, że według mnie uratowali rynek gier, przynajmniej w wcześniej generacji, po tym co Microsoft chciał zrobić w odniesieniu do swojego Xboxa One, czyli z przypisywaniem gier, z połączeniem z internetem. Nie, Sony ma mój szacunek w sercu i musi być dobra konkurencja i proszę tam włodarzy Sony, niech pracują, wiem, że jest PlayStation Now, ale niech to update'ują lepiej, żeby była jakaś konkurencja większa dla Game Passa i dla Xboxa, więc ja wybieram Microsoft tym razem, konsolę Xbox, ale mam rękę na tym, na spuście, bo nie do końca ufam Microsoftowi. Dobra, teraz żebym się nie pomylił, włączę ten. I druga wiadomość, która od wczoraj mi tutaj biega, ale widzę, że na 3 stycznia. Ja zrobię materiał o Stalker 2, ale więc nie będę mówił, dlaczego jestem skajpowany na tą grę i co było do przewidzenia. To było wiadomo, że Stalker 2 jest robione przez GSC Game World, tak? Microsoft sobie tam wykupił tego dewelopera, wykupił lub ich wspomógł jakoś chyba. Musiałbym wrócić do swojego poprzedniego materiału. W każdym razie Microsoft tam swoje łapy wcisnął, więc wiadomo było, że będzie to ekskluzyw dla Microsoftu i Xboxa. W tym ja mówię, że na pewno to będzie ekskluzyw tylko czasowy, tam roczny. Tak samo było z Tomb Raiderem i innymi grami, więc bez obawy to wyjdzie wcześniej, na pewno wcześniej czy później na PlayStation. Ale tu jest druga część, jest fajna, ciekawa, ciekawsza. Nawet gra trafi na premierę do Xbox Game Pass. No i to jest właśnie to, co jest w Game Passie ostatnio niesamowite. Takie gry jak Wasteland 3, takie gry jak, co tam wychodziło na premierę, chyba Metro Exodus, nie do końca wiem, czy wyszedł na premierę, czy był. No nieważne, ale Metro, jak ja zacząłem grać, jak on był na Game Passie już, no to Metro ciągle potrafił kosztować 40-50 euro tutaj. Na Game Passie był. Jest, Flight Simulator, do dzisiaj gram, na Game Passie, na premierę. No i teraz będzie tego coraz więcej, bo jak Stalker, taka gra wychodzi jak Stalker, no to przypuszczam, że większość studiów wykupionych przez Microsoft będzie puszczało na Game Pass na premierę, wiecie, podstawowe wersje. Pewnie się zrobi więcej wersji, po prostu będą podstawowe wersje puszczane na Game Pass, a jakieś inne lepsze wersje będą do kupienia. No i tutaj jest prośba właśnie ponownie do włodarzy od Sony, zróbcie coś i konkurujcie z Sony, z tym, no,
z Microsoftem, bo żeby nie było tak jak Nokia, z Nokią kiedyś. Nokia rządziła, była nie do przebicia, wydawało się, że zawsze będzie rządzić, a tu nagle Samsung, iPhone i inne firmy przebiły po prostu Nokia. Nokia idzie w zapomnienie, pomimo to, że Nokia była jedną z pierwszych firm, która zrobiła smartfona, jak poczytacie historię, ale jakoś to było niedobrze, było to marketing był niedobry, albo niedobrze było to dopracowane, nie pamiętam dobrze tej historii, co wykorzystały inne firmy i przebiły Nokię. Więc żeby tak nie było, że wiecie, że Xbox no kiedyś przebije Sony, bo tego też bym nie chciał. Ja chcę tą konkurencję, szanuję wszystkich, uwielbiam konkurencję, konkurencja zdrowa, no i nie do końca też ufam właśnie, tak mówię, Microsoftowi, więc jak tam dobrze działają włodarze z tym, bo jak tak się będzie działo i takie gry jak Stalker 2 i inne będą wchodziły na Game Pass, no to wiecie, ludzie się będą zastanawiali, to po co ja mam wydawać 60-70 euro na grę, 50 czy tam ile, jak ja mogę mieć z Game Passa 3 miesiące za free, czy tam za 1 euro, a potem za 10 euro, nie wiem jakie są ceny polskie, ale też pewnie nieduże, więc to jest naprawdę opłacalne. No i tutaj z tych właśnie materiałów, patrzcie, tu połączyłem teraz parę innych, nie? Huge Xbox Performance, tu są nawet coś mniejszy youtuberzy, ale oni to robili właśnie na tych większych, od większych youtuberów to brali. Ja tak chciałem sobie tylko na szybko przeglądnąć i tutaj jest Xbox, Huge Xbox Performance Increase Announced. Wszystko ten Xbox Performance Increased. Tu właśnie ten gościu fajnie opisywał te wykorzystanie tych klatek. Tu podaje wykorzystanie właśnie tego nowego systemu. Zaraz wam to pokażę. Że w tle na przykład, jak się tutaj mówił, że jak w tle jedziecie w tym autem, no to nie skupiacie się wiadomo na to, co jest z tyłu, na przykład na niebo, więc te klatki stamtąd są zabrane. Ta rozdzielczość tam zmieszczona, a jest dodana na przykład z przodu gdzieś, więc przez to jest optymalizacja lepsza, albo ogólnie jest odjęta stamtąd, bo po co macie tam mieć teraz, wiecie, 4K, jak na to nie patrzycie, no i to jest fajna sprawa, więc jak najbardziej się to poleca takie rozwiązania robić, no bo tutaj właśnie porównuje, czy widać różnicę po jednej i po drugiej stronie. VRS, tak, VRS on, VRS off. No i to jest właśnie to wykorzystywanie tych pikseli. To jest też związek z DirectX 12. Wiecie, DirectX 12 miał być fenomenalny, bo miał mieć lepiej optymalizować gry, jak wychodził, wiecie, te dema parę lat temu, no ale to trzeba czasu. Ciągle ten DirectX 12 na grach PC nie jest dobrze wykorzystywany. Na przykład ja w Deus Exie z 2016 roku nie mogłem... Znaczy on potem, wiadomo, był później, nie był na premierę, tylko wprowadzony później, ale ja grałem w go rok temu dopiero przechodziłem, więc na DirectX 12 po jakimś update'cie NVIDIA tych karty graficznej, znaczy tych, no, driverów, tak? Sterowników po prostu nie mogłem grać na DirectX 12, bo robiły się błędy graficzne, więc to trzeba czasu, ale jak ten DirectX 12 wejdzie do gry tak na poważnie, no to myślę, że zoptymalizuje gry bardzo... bardzo dobrze, nie? Więc będzie miał tam, ten Xbox będzie miał tam na pewno jakąś przewagę, nie jakąś tylko zdecydowaną, bo to, przypomnijmy, to wszystko zależy od deweloperów i od tego, jak oni będą wykorzystywali te systemy, a z tego co widać, jak Microsoft wykupuje tyle tych deweloperów, ma tyle tych programistów i teraz po prostu oni twierdzą, że teraz dostają te prawidłowe devkity, tak, z tym systemem, bo niby oni wcześniej mieli te opóźnione, późno dostali, nie mogli się nauczyć, nie mieli dopracowanego tego, jak pracować z tym nowym, z tą nową maszyną, jaką był devkit Xbox Series X, dlatego te gry lepiej były zoptymalizowane na PlayStation 5, bo tam programiści pracowali już na tym devkitzie Sony dłużej, więc taka jest historia oficjalna na necie. No a teraz ponoć już to będzie ogarniane przez programistów, deweloperów i niby to ma być w przyszłości lepiej działać, ale ja pamiętam, te same historie były w poprzedniej generacji i jakoś tam Sony sobie lepiej działało. I mi się to podoba, taka ta rozgrywka między dwoma konsolami, bo tak nie chcę, żeby szala przeszła na jedną stronę, bo to też nie będzie dobre. Co tutaj? No tutaj widzisz, następne takie Big Microsoft Xbox Announcement 2021. Tu chodzi o to, mam ten artykuł gdzieś, że kolejne gry będą, znaczy nie jakieś, tylko zaraz je wymienię, o których wcześniej nie było nic mówione. Teraz czytałem artykuł, nie wiem czego skasowałem. Kurde, chyba skasowałem. O tym, że ten Indiana Jones, tak, ma być nowy i ma być robiony właśnie przez Bethesda i Lucas chyba.
No to wiadomo, no to będzie nastawienie bardziej na Xboxa. No to mógłby to być taki, wiecie, Uncharted, tak? Którego uwielbiałem, przeszedłem wszystkie części, czwórka genialna, więc to mógłby być taki Uncharted na Microsoft, no. Więc proszę się ponownie, po raz trzeci powtarzam do włodarzy Sony, działajcie, nie dajcie Microsoftowi się przebić tamtego więcej. No tutaj mamy, co tutaj mamy? EA Dice, Battlefield Dev says Microsoft has quite a few unannounced Xbox exclusive for 2021. No, ma kilka niezapowiedzianych ekskluzywów, no. In a new blog post on Xbox Wire yesterday, Microsoft detailed that titles coming exclusive to the Xbox family in 2021, including titles such as Halo Infinity the Medium and Scorn Lake the Last Shop, The Gunk, XO1 and Crossfire X. In 2021, creators around the world will tap deeper into the power of Xbox Series X and bring a massive variety of content to Xbox players. No widzicie, właśnie to jest to, że creators, czyli twórcy, będą dookoła świata, no na świecie, będą bardziej zaglądali, no wchodzili w głębiej w moc Xboxa i będzie więcej contentu, więcej, wiecie, rzeczy dla tych graczy na Xboxie. Jest dużo takich materiałów, teraz strasznie dużo, więc zobaczymy, czy to nie są tylko takie ślepe zapowiedzi, wiecie, ślepe, znaczy głuche zapowiedzi. Myślę, że no grubo zainwestował Microsoft w miliardy, no 7 miliardów w same studia i to nie koniec, więc to myślę, że to będzie na przeciągu 5-4 lat widać. No wiadomo, nie bym mówił już nawet roku, ale to jest patrzenie właśnie tak grubo do przodu, nie? Więc nie wiem, czy jeszcze w 2021 będziemy widzieć taki boom. Na pewno nie w przypadku może chyba w Microsoftu, bo oni są multiplatformowi bardziej, ale już potem z czasem 2022 na pewno będzie tego coraz więcej. No, więc to by było na tyle. Najważniejsza informacja. Stalker 2 będzie na tym, sorry, na Game Passie, na premierę. No to jest dość dla mnie radosna, no bo mam Game Passa i będę go update'ował do tego na Ultimate, tak? Tam dopłacę 4 euro. Aha, jeszcze miałem wam pokazać czy mamy już Xboxa w Irlandii. Ale bym chciał... Czemu dałem tu pauzę? Przypominam, ja będę miał Xboxa tylko za pół ceny, bo ja mam promocję z mojego korpo, czyli cena Xboxa w Irlandii 499-500 euro, ja go kupię za 250 euro. Wyprzedzając kogoś pytanie, nie mogę sobie sprowadzić z Polski z tego właśnie względu i nie mogę zamówić online, bo muszę kupić albo w Argosie, albo GameStopie. Xbox. Znowu zrobiłem ten. Pauzę. Series X. No nie ma. I jeszcze Curious. Curious, yeah. Curious to jest PC World. Teraz to się nazywa Curious. Nie ma, bo to jest taka reklama. Pisze out now, ale nie ma. No to chyba będzie... No czy na pewno, zawsze to powtarzam, to samo powtarzam się. Zapowiadali, że będzie dopiero na kwiecień i nie kupicie. No zobaczmy jeszcze na... Nie Argos, Adverts. Czy jest coś... Czy jest coś... A nie ma tutaj na głównej. Gaming PC. Nie. Nie ma. Nic tu nie ma, moi drodzy. Nawet już nie ma konsol po świętach, gdzie kupić ich na używkach. No, czyli trzeba czekać. Nie da się kupić, w dzień premiery się nie dało kupić, no ja nie w dzień premiery nie byłem w sklepie, ale na drugi dzień byłem, już nie było dostępu, więc może ktoś kupił, miał szczęście, że był rano, ja byłem o godzinie
To było, pamiętam, bo jeszcze w kolejce stało, bo trzeba było, w ogóle nie wszedłem do sklepu, bo trzeba było na zamówienie odebrać, więc gość mi po razu powiedział, że nie ma sensu, bo i tak nie ma, i tak mam musiał zamówić przez internet i dopiero odebrać u nas. No ja tak nie mogę, nawet tak nie mogę zrobić, bo mój voucher musi być przeskanowany jak karta kredytowa u nich w sklepie, więc ja muszę fizycznie nawet pójść do sklepu, nawet jak ta konsola będzie, a będzie ciągle ta zasada, że będzie można kupić tylko przez internet u nich w sklepie i odebrać, to ja i tak nie będę mógł tego kupić, bo muszę ją iść fizycznie tą moją, tym moim voucherem, dwoma dokładnie, bo mam podzielona po 125 euro, ona musi to przeskanować jak kartę kredytową. Dobra, moi drodzy, cześć i do następnego odcinka. Trochę mnie dzisiaj dynia boli, wiecie, dzisiaj rano pracowałem, jeszcze do tego zmokłem, jak to w Irlandii, nie było zimno dzisiaj, dzięki Bogu, ale za to padało. No i kurde, no i zmokłem. Ja mam 2 dni wolnego, mam nadzieję, że mnie coś nie wzięło, więc trochę mnie dynia boli, dlatego też patetycznie tak trochę mówię, bo staram się utrzymać moje oczy w poziomie i pionie. Pa, do następnego, moi drodzy, cześć!